witam. Do naprawy dwa radiotelefony, które pokazałem w poprzednim filmie. Galaxy DX929 oraz Prezydent Lincoln. Są to dwa radiotelefony od tego samego właściciela z tej samej paczki. Ten radiotelefon w zasadzie był sprawny. Był odbiór, było nadawanie. Natomiast należało jedynie przeczyścić potencjometry, zakonserwować. Najgorzej trzeszczał potencjometr od płynnej regulacji czułości odbiornika. Klient również zdecydował się wykonać w tym radiotelefonie pełny tuning, aby poprawić parametry nadawania i odbioru. Można sprawdzić i skontrolować moc wyjściową radiotelefonu, jaka w tej chwili jest. Pełna moc wyjściowa. Czułość mikrofonu w prawo na maksimum. Skontrolujemy sobie moc wyjściową. 5,5 W mocy PEP, natomiast z modulacją. Próba mikrofonu 1-2. Ola! Prawie do 9 W, ale można użyć do tego generatora. Będzie pomiar dokładniejszy. Nie ten wtyk. Tu potrzebna jest czwórka. O, tak jak w tej chwili. I teraz uruchomimy sobie nadajnik, czyli nośna. Tak jak z mikrofonu, 5,5-5,6 W. I teraz uruchomię generator. Z generatorem mamy nawet 10 W mocy wyjściowej, a dokładnie 10,3 W. Pomiar wykonany. Można rozkręcić radio i wykonać czyszczenie potencjometrów oraz pełny tuning. Tak wygląda płyta główna w tym radiu. Widać, że jest to płyta uniwersalna, która wykorzystywana jest również w modelach wyposażonych w modulację SSB i wiele czterdziestek. Widać to nawet po podzespołach, których tu bardzo dużo brakuje. Również tutaj mamy miejsce na filtr od SSB. Tu widzę, że są powyjmowane filtry w generatorze. Są puste miejsca. Ponieważ radiotelefon posiada tylko jeden rodzaj modulacji? Chyba tak. Tu patrzę sobie na panel przedni. To radio posiada tylko AM. Więc jest bardzo mocno zubożone. Również widać po końcówkach mocy, jest to wersja słabsza. Są tylko dwa tranzystory w końcówce mocy, czyli tranzystor sterujący po tej stronie i ta właściwa końcówka mocy znajduje się w tym miejscu. Widać farbą jeszcze czerwoną zalane. Najprawdopodobniej było to jeszcze nieruszane przez nikogo. Radio sprawne, moc jest, modulacja jest, odbiornik działa. Zobaczymy, co da się z tym zrobić. Potencjometry wyczyszczone i zakonserwowane. Wykonany pełny tuning radia zgodnie z życzeniem właściciela. Można sprawdzić moc wyjściową. 11,3 W. Uruchomię teraz generator z modulacją 24 W mocy PEP. Można to jeszcze sprawdzić z oryginalnym mikrofonem. Próba mikrofonu. 1, 2, 3, 4, 5, ola! Też 23-24 W, także ładnie. Potencjometry.
siła głosu działa idealnie, nic nie trzeszczy. RF gain, czyli czułość odbiornika, nie trzeszczy, działa idealnie. Radio gotowe, można zabierać się teraz za prezydenta Lincolna. Prezydent Lincoln. Ten radiotelefon nie przechodził w tryb nadawania. W radiu był odbiór, ale radiotelefon nie przechodził w tryb nadawania, czyli po wciśnięciu przycisku nadawania na mikrofonie radio nie przełączało się w tryb TX. Rozkręciłem już ten radiotelefon, aby zacząć go troszeczkę naprawiać. Tu już wyjąłem płytkę procesorową. Tak wygląda. To była ta właśnie płytka, gdzie nieprzyklejone są stabilizatory napięcia. To trzeba będzie poprawić. Natomiast sama płytka jest w bardzo dobrym stanie. Nie widać tu śladów czyjejś ingerencji. Także sama płytka procesorowa jest w porządku. Głośnik w radiotelefonie oryginalny. Ten radiotelefon był uszkodzony prawdopodobnie w tym miejscu. Jest stabilizator napięcia. Ja tu widzę, że prawdopodobnie był wymieniany, a przynajmniej był lutowany. I tu była ta spalona ścieżka. Zrobię jeszcze przybliżenie troszeczkę. Tu jest ta spalona ścieżka. A tu mamy stabilizator, który widać, że był już przez kogoś lutowany. Potencjometr od regulacji siły głosu był już przez kogoś naprawiany. A na potencjometrach RIT oraz RF Power widać biały nalot. Najprawdopodobniej wilgoć. To wszystko trzeba wyczyścić, usunąć. W czasie demontażu radiotelefonu zauważyłem, że przełącznik od regulacji, od zmiany częstotliwości jest taki, tak jakby rozwarstwiony. Zacząłem mu się przyglądać. Był on już najprawdopodobniej naprawiany. Widać to też po śladach lutowania. Natomiast sam przełącznik można w zasadzie palcem zdemontować. O, tak to wygląda w ten sposób. Tak właśnie, za przeproszeniem, fachowcy naprawiają radia. Groziło to w każdej chwili wyrwaniem tej blachy. Mogła wpaść do środka, do radia, zrobić zwarcie, narobić takiej szkody, że wtedy byłoby to praktycznie nieopłacalne, żeby to naprawiać. Ten przełącznik powinienem znaleźć także do wymiany. Następną usterkę, jaką znalazłem, to jest przewód, który łączy nam płytkę. To jest w zasadzie przewód od generatora uszkodzony. Łączy płytę główną z płytką procesorową. Tu powinien być drugi gdzieś przewód. Chciałbym zademonstrować, jak wygląda. O, tu się schował. Tu jest łączówka sprawna, a tu uszkodzona.
No, jak to pokazać? Może w ten sposób. Także następna usterka. To, że nie było nadawania w tym radiotelefonie, było spowodowane najprawdopodobniej wyrwanym przewodem. Gdzież on jest? Przewód. Przewód, który przełącza nam radiotelefon w tryb nadawania, był wyrwany. Był tak mocno naciągnięty, że po prostu się wyrwał, urwał i dlatego nie było nadawania. No ale mogę to sprawdzić na 100% dopiero w momencie, kiedy ponaprawiam wszystkie usterki. Tak samo jak trzeba będzie zakonserwować wszystkie przełączniki, potencjometry od razu wyczyścić. Tu wyświetlacz na dole też zaczyna troszeczkę wylewać. Widać to, o, w tej chwili chyba na samym dole tu już taka kreseczka jest. No ale jeszcze radio jeszcze trochę wytrzyma. No to znów do dzieła. Usunąłem wszystkie usterki, które poprzednio zauważyłem. Poskręcałem panel przedni, wypróbowałem, działa i zająłem się strojeniem generatorów. Następne moje zaskoczenie było takie, że w czasie strojenia zauważyłem, że tu niestety w tym filtrze, który już zdemontowałem, był zablokowany rdzeń. Ktoś prawdopodobnie kręcił, próbował dostroić. Ten rdzeń w środku popękał. Wymontowałem ten filtr, tak on teraz wygląda, i próbowałem wykręcić rdzeń ze środka. Czasami udaje się po wylutowaniu takiego filterka wykręcić rdzeń od spodu, ale niestety ani z góry, ani od spodu nie można było tego zrobić, więc trzeba będzie włożyć nowy filtr, a raczej używany z radia, które mam na części, i ponownie zacząć stroić generatory. Filtr przylutowany, płytka oczyszczona. Teraz strojenie generatorów. Trochę pracy lub trochę więcej niż trochę, czyli parę godzin spędzonych przy radiotelefonie. Naprawiony, generatory ustawione, odbiornik zestrojony, nadajnik zestrojony. Praktycznie wszystkie usterki, które znalazłem, zostały usunięte i naprawione. Radiotelefon działa. Blokada szumów działa. Moc wyjściowa jest. Sprawdzimy sobie jeszcze. SSB jest. Można jeszcze skontrolować moc wyjściową na mierniku mocy. Ponownie ustawię AM. Włączymy miernik. Sprawdzę jeszcze minimalna moc wyjściowa. I mamy regulację praktycznie od zera. Do prawie 15 W. Jeszcze zobaczymy z modulacją. Ola! 23-24 W. Ale można to skontrolować generatorem. Żeby już nie krzyczeć do mikrofonu i wykonać dokładny pomiar, a nie, to nie jest, o, nie czwórka, tylko piątka. Mamy piątkę i teraz sprawdzamy sobie. Maksymalna moc wyjściowa, prawie 15 W,
uruchomię generator i teraz z generatorem mamy 26 W mocy PEP. Można jeszcze skontrolować na wstęgach. Włączony nadajnik, uruchomiony, brak mocy prawidłowo. Uruchomię generator, 32 W mocy SSB. Jeszcze dolna wstęga, uruchomiony nadajnik, brak mocy prawidłowo. Uruchomię generator, 32 W mocy, czyli bardzo ładnie. Radiotelefon naprawiony. Można zabierać się za następne paczki. Życzę wszystkim jak najmniej usterek, dalekich łączności i pozdrawiam.